Księga Genesis mówi, że woda unosiła się, aż najwyższe szczyty świata znalazły się pod nią. Powodzie to jeden z fenomenów natury. Zaledwie parę zakątków świata jest wolnych od ich niszczących efektów. Biblijny opis potopu sugeruje, że był to obejmujący całą Ziemię kataklizm. Miliardy miliardów metrów sześciennych wody. Czy istnieją dowody na to, że mogło się to wydarzyć? Powodzie są integralną częścią natury tej planety. Są liczne wzmianki o antycznych powodziach, jednak mam poważne wątpliwości, czy był globalny potop, który przykrył Ziemię na 150 dni. Istnieje wiele dowodów na to, że doszło do katastrofy w postaci globalnego potopu. Najwięcej danych dostarczają nam skamieliny, kopalne ryby i zwierzęta, jakie odnaleziono w pozycjach jak przy pływaniu. Nagle i niespodziewanie uwiecznione na wieki. Jednym z najbardziej niezwykłych odkryć są skamieliny zwierząt takich jak nosorożce, hipopotamy i zebry, odgrzebane z popiołów wulkanicznych w Nebrasce. W Szkocji znaleziono setki ryb utrwalonych w pozach sugerujących panikę, z wyciągniętymi płetwami i wytrzeszczonymi oczami. Na cmentarzysku skamielin w Geisetal w Niemczech widzimy mieszaninę roślin i owadów z różnych stref klimatycznych. Podobne skamieliny zebrane w jednym miejscu sugerują globalną powódź. Przyjmując, że biblijny potop, który zniszczył gatunek ludzki, miał miejsce, czy zachowały się ślady potwierdzające istnienie przedpotopowych cywilizacji? Czy trafiono na jakiekolwiek artefakty człowieka przedpotopowego? Odpowiedź brzmi tak. Ten obecnie wystawiany w Muzeum w Arkansas żelazny garnek znaleziono wewnątrz bryły węgla podczas budowy elektrowni w Oklahoma w 1912 roku. Znalazłem ten dzwon w bryle węgla, kiedy w młodości pracowałem jako palacz. Upuściłem tę bryłę i zauważyłem, że coś z niej wystaje. Wydobycie go zajęło mi ładnych parę miesięcy. Jest ozdobiony rysunkiem pogańskiego bóstwa. Ma jakieś 18 cm wysokości i ładny dźwięk. Z czasem dowiedziałem się, że jest zrobiony z miedzi i brązu, z dodatkiem arsenu, sodu i antymonu, niestosowanych w dzisiejszej metalurgii. Opis takiego dzwonka znajdziemy w Księdze Genesis, rozdział 4, wers 22. Tubal-Kain był rzemieślnikiem od miedzi i od żelaza. Tak więc ten przedmiot prawdopodobnie pochodzi z czasów Noego i w wyniku potopu znalazł się w bryle węgla. Ten antyczny młotek został znaleziony w czerwcu 1934 roku w środkowym Teksasie, w pobliżu wyżyny Vallanto. Zawiozłem go do laboratorium w Ohio, tego samego, które badało kamienie z Księżyca. Analiza wykazała, że zawiera 96,6% żelaza, 0,74% siarki i 2,6% chloru. Zdaniem fizyków, przy obecnych warunkach atmosferycznych nie występują związki chloru z żelazem metalicznym. Powstanie takiego związku czy stopu w czasach przedpotopowych dowodzi, że warunki atmosferyczne były zupełnie inne. Ten młotek został wykuty za czasów Noego i Tubal-Kaina i przemieścił się w wyniku biblijnego potopu. Wróćmy do góry Ararat, miejsca, w którym według Biblii Arka osiadła. Czy zachowały się ślady wskazujące na to, że w czasie potopu góra znajdowała się pod wodą? Ararat wykazuje dwie charakterystyczne z geologicznego punktu widzenia cechy, wskazujące na to, że ta wysoka na 5000 metrów góra znajdowała się pod wodą. Pierwszą z nich jest występowanie w okolicy szczytu tak zwanej lawy poduszkowej. Jest to rzadka formacja powstająca w wyniku wypłynięcia lawy z ziemi pod wodą. Po drugie, znaleźliśmy kryształki soli formujące się wyłącznie pod wodą. Znalezione na wysokości 4200 metrów kryształki dowodzą, że góra znajdowała się pod wodą przynajmniej do linii śniegu i wiecznego lodu.
Wszystko wskazuje na to, że globalny potop miał miejsce. Coraz więcej przemawia za tym, że biblijna opowieść o Arce Noego jest prawdą. Opis gigantycznego potopu i trwających 40 dni i nocy deszczy to jeden z najbardziej przejmujących przekazów. Nim jednak uznamy tę opowieść za prawdziwą, odpowiedzmy sobie na parę istotnych pytań. Skąd wzięło się tyle wody? W jaki sposób podniosła się, by zakryć stały ląd? Co się z nią stało po potopie? Pamiętajcie, że nie mówimy o niewielkiej ilości wody. Według Biblii sięgała 6 metrów ponad najwyższy szczyt. We're not talking about a little bit of water here. The Bible says it was enough to cover the tallest mountain peak by 20 feet. Pierwszy rozdział Księgi Genezis opisuje stworzoną przez Boga wokół Ziemi atmosferę lub firmament. Z biblijnego opisu wynika, że jakiś czas przed potopem Ziemię otaczała gruba warstwa oparów wodnych, gęsta warstwa chmur chroniąca klimat na Ziemi. Koncepcja otaczającej Ziemię warstwy utworzonej z oparów brzmi dziwacznie, ale podobne czasze czy osłony są powszechnie spotykane wśród planet naszego Układu Słonecznego. Jowisza i Saturna otacza gruba warstwa chmur czy gazów. Jeśli Ziemia zawierała taką osłonę, ile deszczu zdołałaby ona wytworzyć? Czy dość, by spowodować potop? Warstwa pary mogła wytworzyć maksymalnie 12 metrów wody. Woda uwolniona w wyniku towarzyszących potopowi wybuchów wulkanów mogła spowodować trwające 40 dni i 40 nocy obfite opady. Z czasem opady stały się rzadsze i mniej obfite. Nasi eksperci dowiedli, że wody, które zatopiły świat, pochodziły z trzech źródeł. Z aktywowanych podziemnych gejzerów, z obfitych opadów oraz wezbranych i rozlanych oceanów. Co jednak zapoczątkowało serię niezwykłych wypadków? Według jednej z teorii odpowiedź na to pytanie znajdziemy ponad niebiosami. Z obserwacji księżyców i planet Układu Słonecznego wynika, że wiele z nich było poddawanych ciężkiemu, okresowemu bombardowaniu meteorami. Nawet na Ziemi o znacznie wyższym wskaźniku erozji odkryto ponad 100 antycznych miejsc zderzenia. Nie jest wykluczone, że to meteor spowodował serię katastroficznych wydarzeń powodujących potop. Teoria o uderzeniu meteoru jako przyczynie powstania potopu brzmi wiarygodnie. By ją zgłębić, zwróciliśmy się do byłego dyrektora jednego z laboratoriów Departamentu Obrony doktora Waltera Browna. Na powierzchni Ziemi znajduje się ponad 17 dziwnych odkształceń, których pochodzenie udało nam się określić. Są one efektem kataklizmu, globalnego potopu, podczas którego wody z podziemnych nisz eksplodowały, uwalniając energię równą 10 miliardom bomb wodorowych. To ukazuje nam, jak gwałtownie uformowały się wyższe łańcuchy górskie, wyjaśnia powstanie złóż węgla i ropy naftowej i gwałtowne przemieszczanie się kontynentu oraz skąd wzięły się na dnie oceanu ogromne rowy i setki kanionów i wulkanów. Wyjaśnia powstanie stratosfery i większości skamielin, zamrożenia mamutów, futów, tak zwanej epoki lodowcowej, powstanie wielu dolin, w tym Wielkiego Kanionu. Na Ziemi epoki przedpotopowej prawdopodobnie istniał tylko jeden kontynent pokryty bujną roślinnością. Były tam morza i duże rzeki. Góry były niższe niż dziś, dochodziły 3000 metrów. Przedpotopowa planeta miała dużo podziemnych wód, połowę tego, co znajduje się w dzisiejszych oceanach. Wody znajdowały się w połączonych komorach, tworząc 16 km pod ziemią szelf o grubości 800 metrów. Narastające ciśnienie wewnątrz komór spowodowało rozciągnięcie się skorupy ziemskiej. Uszkodzenie powłoki utworzyło mikroskopijne, biegnące w obu kierunkach z prędkością 5 km na godzinę pęknięcie. Podążająca ścieżką najmniejszego oporu szczelina otoczyła kulę ziemską.
Kiedy szczelina okrążała glob, kamienna skorupa otworzyła się jak przedarcie w napiętej tkaninie. Podziemne wody były sprężone pod ciężarem 16 kilometrów uciskających je skał. Woda wytrysnęła gwałtownie przez utworzone pęknięcie. Na całej długości otaczającego glob pęknięcia wystrzeliwały na wysokość 30 kilometrów fontanny sprężonej wody. Bryza z tej gigantycznej fontanny spowodowała obfite deszcze, jakich świat nigdy przedtem ani potem nie widział. Według Biblii fontanny trysnęły tego samego dnia 5000 lat temu. Naukowcy dowiedli, że część wody, sięgając ponad stratosferę, przemieniła się w kryształki lodu, tworząc gigantyczne bryły lodu. Bryły te przywaliły, udusiły i w mgnieniu oka zmroziły wiele zwierząt, w tym mamuty z Syberii i Alaski. Wyrzucane pod ogromnym ciśnieniem fontanny wyżłobiły skałę po obu stronach pęknięcia, tworząc z błotnistej wody, która rozlała się po ziemi, gigantyczne złoża. Osad ten uwięził i pogrzebał rośliny i zwierzęta, tworząc kamieliny. Erozja poszerzyła pęknięcie. Było tak szerokie, że sprężona skała znajdująca się pod podziemnymi komorami wystrzeliła ku górze, tworząc opasujący ziemię źleb. Podmywane płyty kontynentalne zsunęły się w dół po unoszącym się stoku. Wreszcie sunące z prędkością 70 km na godzinę płyty natrafiły na opór i zamarły. Części kontynentalnych płyt, które wybrzuszyły się w dół, stworzyły rowy oceaniczne. Z tych, które wybrzuszyły się w górę, powstały góry. Dlatego duże pasma górskie są równoległe do oceanicznych grzbietów, z których się zsunęły. Oddalając się od oceanicznych grzbietów, płyty utworzyły niecki, do których wpadła wycofująca się woda. Na wszystkich kontynentach każda niecka lub depresja napełniła się wodą, co dało początek popotopowym jeziorom. Rekonstrukcja gigantycznej globalnej katastrofy uprawdopodabnia biblijną opowieść o potopie. Podczas długiej wędrówki po morzach Noe i jego rodzina mieli wiarę, ale i wiele pytań. Jak długo utrzyma się potop?